Tak i tak. Ładujemy się i zobaczymy, co się stanie. Już się nagrywamy. Stream is ready. Łączymy się. I chyba jesteśmy już na żywo. Jeszcze patrzę. Tak, jesteśmy już na żywo. Możemy się przywitać ze wszystkimi. Dzień dobry. Cześć. Dobrze, zatem jesteśmy już na żywo. Fajnie, fajnie wszystkich widzieć. Możecie dać znać w komentarzach, czy nas widać, czy nas słychać, czy jest dobrze, czy źle, czy fatalnie, czy coś. No i co? Myślę, że Olga, możemy nas przedstawić. Co, kim my jesteśmy, co my tu robimy i co my tu w ogóle, co będziemy działać. No więc cześć, ja jestem Olga, razem ze mną jest Paweł, razem tworzymy, założyliśmy sobie taką działalność jak hardcoder, już parę miesięcy działamy w internecie i zajmujemy się szeroko rozumianymi szkoleniami, ale przede wszystkim szkolimy z programowania w Pythonie i dzisiaj będziemy mówić o kursie programowania w Pythonie. Startujemy za niedługo z kursem semestralnym, temu poświęcony jest dzisiejszy webinar. Do tej pory były kursy miesięczne, dwumiesięczne, zarówno podstawowy, jak i zaawansowany, a teraz mamy takie duże combo, duży kurs. I co to jest w ogóle kurs semestralny? Jak sama nazwa wskazuje, kurs trwa semestr. Zaczyna się już w połowie września i będą to poniedziałki o godzinie 17. I będziemy się spotykać co tydzień live. Za pomocą tej platformy, na której teraz nas widzicie. Będziemy się spotykać co tydzień do końca grudnia. Następnie do końca stycznia będzie egzamin i będzie przygotowanie projektu na zakończenie kursu. Co w ogóle nauczymy się w kursie? Tematy zajęć poszczególne zostały wrzucone na wydarzenie, więc ja po kolei nie będę ich omawiać. Natomiast zajęcia są zupełnie od podstaw, więc jak ktoś jeszcze nigdy nie programował, nigdy nie odpalał żadnego środowiska, to też sobie przez to wszystko przejdziemy i napiszemy sobie swój pierwszy skrypt, pierwsze operacje na zmiennych. Także jest to kurs absolutnie od podstaw. Jak ktoś jeszcze nie miał do czynienia z programowaniem, to to jest dobre miejsce. Natomiast dość szybko przejdziemy sobie do trudniejszych zagadnień, więc jeżeli ktoś już miał do czynienia z innymi językami programowania, to na pierwszych zajęciach czy drugich może będzie się nudził. Natomiast dalej będziemy zgłębiać Pythona. Będziemy musieli sobie przejść przez wszystkie podstawowe zagadnienia od instrukcji sterujących po nazwy zmiennych, po pętle, grupowanie kodu i wywoływanie funkcji. Natomiast nauczymy się także trudniejszych rzeczy jak importowanie modułów czy też operacji na plikach. I to by była taka bardziej podstawowa część. Natomiast dalej będziemy już na każdych zajęciach uczyć się jakiegoś modułu. Prawie na każdych, jakiegoś modułu typu matplotlib, który służy do analizy danych, do wyświetlania wykresów. Poznamy programowanie obiektowe i jeżeli chodzi o programowanie obiektowe, to też poznamy moduł turtle, który jakby w praktyczny sposób nam to zobrazuje. Także takiego żółwia pewnie pamiętacie, logo Mocja Demo. Było coś takiego może u niektórych w podstawówce czy gdzieś dalej, więc tutaj będzie taki Pythonowy żółw i będzie można się nim pobawić i zrozumieć w ogóle, po co jest programowanie obiektowe. Będziemy troszkę mówić o przetwarzaniu obrazów, o graficznych interfejsach, też za pomocą odpowiednich modułów. Powiemy sobie o takim module Pygame do tworzenia podstawowych gier komputerowych i po każdym z tych większych tematów, które będą już jakimś modułem czy biblioteką, będzie mini projekt. Co jeszcze mogę powiedzieć o naszym kursie? Kurs jest na żywo z nami, ze mną i z Pawłem. Przeprowadzimy zajęcia zazwyczaj na zmianę, natomiast jest też tak, że ta druga osoba jest zawsze obecna na żywo i stara się odpowiedzieć albo na pytania, albo jeżeli są jakieś drobne problemy techniczne, to je rozwiązać. Natomiast kurs to nie tylko te zajęcia z nami na żywo, ale też samodzielna praca. Po każdych zajęciach dostajecie zadania domowe, quizy, mini projekty. Tworzymy też grupę uczestników na Facebooku, gdzie można zadawać pytania. My staramy się na nie odpowiedzieć, ale też uczestnicy wzajemnie z danej grupy starają się odpowiadać na pytania, dzięki czemu też się uczą. Więc oczywiście dodatkowe materiały też od nas dostajecie.
Czyli po każdych zajęciach dostajecie filmik, czyli nagranie zajęć z tych godzinnych, dostajecie quiz, całe materiały, więc notatek nie trzeba robić, zadania domowe, no i oczywiście bieżącą pomoc, jeżeli o taką poprosicie, bądź też jest potrzebna. Czyli nie trzeba chodzić na zajęcia na żywo i my nie sprawdzamy obecności. Natomiast no, daje to możliwość od zadania pytań na bieżąco, a nam udzielenia odpowiedzi na bieżąco. Natomiast jeżeli komuś termin nie pasuje albo chce sobie odsłuchać później, to jak najbardziej może. Obecność nie jest obowiązkowa, my jej nie sprawdzamy, traktujemy wszystkich tutaj już jak dorosłych, chcecie to chodzicie. Jeżeli dla kogoś dane zagadnienie interesuje mniej, może sobie danych zajęć nie odsłuchać, my jakby na to nie mamy wpływu. Terminy zajęć są podane w wydarzeniu. Na koniec będzie oczywiście egzamin, który potwierdza te zdobyte umiejętności. Egzamin jest z tego, co było na zajęciach, więc tutaj nie staramy się nie wiadomo jak zagiąć naszych uczestników, będzie też praktyczny projekt. Natomiast podejście też do egzaminu jest tutaj dobrowolne, jeżeli wy chcecie sprawdzić swoją wiedzę, jak najbardziej możecie, to jest też taka dodatkowa motywacja do nauki. Jest też bardzo dużo czasu na ten egzamin, to jest miesiąc, kurs jest semestralny. Natomiast oczywiście no, tutaj zależy to wszystko od Was. Tak. Dzisiaj promocja, pamiętajcie, Early Birdsy, można się zapisać. Dzisiaj mam ostatni dzień sierpnia, więc jeżeli ktoś chce na nasz kurs się zapisać w cenie 349 zł, to jak najbardziej może. I w tej cenie mamy 14 tygodni zajęć. Na kontakt z mentorami, to co mówiłam, 14 tygodni zajęć, ale mówię tutaj o zajęciach na żywo, o samodzielnej pracy z materiałami, o kontakcie z uczestnikami grupy. No i w ramach tych tygodni zajęć jest 14 takich zajęć na żywo, godzin zajęć. Po każdym kursie... Już myślałem, że mam ten czas dla siebie. Ha, nie. Po każdym kursie certyfikat z uczestnictwa, więc też taka dodatkowa wartość, można się pochwalić. I takie, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje na temat naszego kursu, to jest myślę, że tyle. Paweł, czy o czymś zapomniałam? Tak, w końcu teraz mogę Ci przerwać, to już nie chciałem Ci przerywać wcześniej. Zajęcia zawsze prowadzimy tak, że właśnie jedna osoba prowadzi, więc druga jest tylko na czacie, także normalnie sobie nie wchodzimy w słowo, nie przerywamy, bo to tak nie działa. Słuchajcie. Przede wszystkim no, chcieliśmy tym Q&A, tym spotkaniem live jakoś zareklamować kurs, pokazać też nas, jeśli Wam już z góry ma nie pasować, nie wiem, nasz wygląd, głos, no to żebyśmy się nie rozprawiali. Wyglądasz tego wnętrza, bo stąd prowadzimy zajęcia. Tak, jeszcze przez jakiś czas będziemy prowadzić zajęcia ze swoich mieszkań, więc no, siłą rzeczy trzeba się już przyzwyczaić do tego widoku, jeśli ktoś by chciał się zapisać. Do fryzjera pójdę niedługo, także te włosy to nie zawsze tak są takie tragicznie wyglądające, także tutaj pragnę uspokoić. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest taka, że my tu jesteśmy w ogóle dla Was, teraz live, więc jeśli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości, niejasności, no nie wiem, skargi zażalenia, ewentualnie coś takiego, no to można pisać w komentarzach, my tu mamy tutaj cały czas podgląd do tego wszystkiego, więc będziemy się starali ustosunkować. No a dodatkowo mamy też przygotowane odpowiedzi na pytania, które nadsyłaliście gdzieś tam w czasie promocji, czy już tak mniej więcej od miesiąca się promujemy z tym kursem. Także też odpowiemy to dla wszystkich, bo gdzieś tam to pisaliśmy w postach, no ale to nasza tendencja, przede wszystkim moja, do tych długich postów, tego nikt nie czyta, więc to trzeba teraz przeczytać, powiedzieć krótko i treściwie, żeby każdego przekonać. Przede wszystkim tak, dzisiaj jest ostatni dzień promocji. Więc jeśli ktoś chce zatrzymać przy sobie złotych 50, no to zapisuje się dzisiaj. Dzisiaj, no to znaczy dopóki nie zniknie link. Nie będzie nam się chciało go wyłączać pewnie o północy, no ale pewnie o 5 czy 6 rano jak staniemy, no to on zniknie. Także powiedzmy dzisiaj to jest takie przedłużone do jutra rana, już niech będzie. Jak ktoś się zapisze po północy i będzie pisał na Facebooku, czy jeszcze można, to od razu teraz odpowiadamy, że można, albo nie odpiszemy. No. Dopóki link działa, to można. Tak, więc dopóki link działa, to jest ok, więc tak jeszcze do rana powiedzmy można, no ale nie przetrzymujcie tego za długo, bo jutro już bezlitośnie będziemy droższą cenę robić, żeby zmotywować dzisiaj. Tak, no dostaliśmy dwa pytania w zasadzie, jeśli chodzi o dotyczące ceny kursu. Dlaczego tak tanio i dlaczego tak drogo?
I jakby na obie strony postaramy się odpowiedzieć. Pierwsza rzecz, a może zacznijmy tak pesymistycznie. Dlaczego tak drogo? Bo ktoś tam widział na jakimś serwisie, że o, wideokurs 24 godziny z Pythona albo 10 mega aplikacji, coś tam z Pythona, on był za 40 zł, przeceniony z 600 czy 900. No, to on jest zawsze przeceniony, to już się odnoszę do takiej strony, która ma takie częste promocje. Ale przede wszystkim tak, tamto co jest, czy to kosztuje stówkę, czy ileś, czy ma więcej godzin, to jest wideokurs, w którym otrzymujecie filmiki. Bardzo rzadko są w tych kursach jakieś zadania, dodatkowe rzeczy, no i w zasadzie na tym się kończy interakcja. Powtarzacie po prowadzącym, oglądacie te filmiki, no i coś wam zawsze zostanie w głowie. No nie powiem, że tak nie jest, bo sami korzystamy z takich form. Natomiast u nas macie zajęcia na żywo, więc to jest jakakolwiek namiastka kontaktu z trenerem. Zdajemy sobie sprawę, że jest upośledzona, natomiast no taka jest teraz, innej chwilowo nie będzie. Jak będzie bezpiecznie, no to wrócimy do świata żywych. Także jest możliwość zapytania nas, no nawet podczas tych zajęć na żywo o coś jest niejasne, coś powiemy jakoś szybciej, wolniej. Jest to dla nas też fajna forma, no bo my przy okazji też, no mimo że patrzymy się tak naprawdę w siebie, no to widzimy, o tutaj ktoś na czacie pyta, tu ktoś zada jakieś pytanie, nas zagnie w ogóle z rzeczy, o której nie pomyśleliśmy, że się przyda. Więc przede wszystkim interakcja. Druga rzecz to jest systematyczność. Czyli co tydzień są zajęcia, zawsze o tej samej porze, zawsze możecie sobie wygospodarować ten poniedziałek 17, no i wtedy się spotykamy, wtedy zawsze coś wejdzie do głowy. Nawet jeśli ktoś, nie wiem, przez tydzień wyjedzie na urlop, nie będzie o tym myślał, to zawsze coś tam zostanie. Jasne, nie nauczycie się przez to całkowicie Pythona, siedząc na samych zajęciach. I to od razu mówimy z góry, że jakby sam poniedziałek od 17 do 18 nie wystarczy, to możecie się co najwyżej usłuchać. Jeśli ktoś jest studentem, to też wie, że jak się chodzi na same wykłady, to nie znaczy automatycznie, że się zda egzamin. No to dość podobnie jest u nas. Co dodatkowo, w stosunku do kursu za 30, czy tam 35, czy 40 zł. My dajemy zadania, my dajemy zestawy, jakieś mini projekty. Jak już są takie większe rzeczy, to faktycznie są mini projekty do samodzielnego jakiegoś rozwiązania. Żeby posiedzieć nad problemem, poszukać go samodzielnie, no bo w ciągu godziny się nie da. W ciągu godziny się da przekazać wiedzę, w ciągu godziny nie da się jej całkowicie zdobyć. Zdobywamy ją dopiero, kiedy coś samodzielnie próbujemy szukać, no i wtedy wiemy, a, to jest tu, to jest tam, no. Kolejna sprawa to jest grupa na Facebooku. I grupa na Facebooku daje tyle, że właśnie, po pierwsze my możemy odpowiadać, po drugie, no wy możecie cały czas pytać, więc to nie jest tak, że ten czas w poniedziałki o 17 to jest jedyny czas, kiedy można w ogóle o coś zapytać. Nie, ten czas jest przez cały tydzień. Powiedzmy w godzinach dziennych, no bo w nocy śpimy. Więc to jest nasza definicja, dlaczego tak drogo. Myślę, że teraz wyjaśniłem, że chyba to jednak nie jest drogo w stosunku do zawartości tego kursu. To czemu tak tanio? Też to pytanie dostaliśmy nawet w formie, czy to jest pierwsza rata, czy tu mamy jakieś ukryte gdzieś coś, że to jakieś mikropłatności będą, że ktoś zapłaci 350, a potem my, aha, za dostęp do następnej lekcji zapłać tam dodatkowe tyle. Nie, to nie robimy takich jaj. Słuchajcie, no porównując naszą ofertę z jakąś tak zwaną konkurencją, która za kilka tysięcy robi kursy, no to powiem tak, być może te kursy są jakieś, nie wiem, bardziej rozbudowane, mają więcej godzin, być może tak jest jakiś prosty przelicznik, natomiast my na pewno nie bierzemy godzin za pracę własną. Czyli to nie jest tak jak w tych kursach stacjonarnych, że chodzimy sobie po sali i patrzymy, czy równo rozwiązujecie zadania. Czyli być może no inne firmy za to chcą pobierać pieniądze i dlatego ten kurs kosztuje 5 tysięcy, a nie nasze 350. No my nie będziemy patrzeć, czy ktoś się uczy, czy się nie uczy, czy rozwiązuje te zadania, czy nie. My sprzedajemy swój czas podczas tych zajęć live i podczas odpowiadania na pytania. To już macie w pakiecie. Natomiast jak ktoś nie będzie chciał pytać, będzie chciał na przykład w ostatnią noc się nauczyć całego Pythona i zdać egzamin dzień przed końcem czasu, spoko, okej. Okay. Dla nas mniej roboty, bardzo, bardzo prosto i otwarcie mówiąc. Więc może dodam, że jakby my nie działamy na rynku 100 tysięcy lat i też tyle nie mamy i nie możemy pochwalić się milionami wykształconych absolwentów, bo tak nie jest, więc to też... Ale setki mamy, już doszło do setki ponad. Setki tak, ale jakiś tam jeszcze 10-cyfrowych liczb nie osiągamy i więc jakby też nie ukrywamy tego, że nie mamy aż tak dużego doświadczenia w wypuszczaniu absolwentów i nie śledzimy ich losów, tylko spokojnie działamy już jakiś czas i wiemy, jak prowadzić zajęcia. Natomiast to nie jest
nie wiadomo iloletnie doświadczenie. Tak, jak już będziemy starzy i zmanierowani, to będziemy sprzedawać te kursy za 5000, ale jeszcze nam się chce, więc jeszcze nie będziemy takimi złymi ludźmi. Także na razie macie to tanio, macie dużo w tej cenie i korzystajcie z tego, póki można. Tak jakby po 30 to już będziemy drodzy, bo to nie ma co. I co my tu jeszcze mamy? Ktoś tutaj nas pytał i też nawet robiliśmy takie posty na ten temat, jakbyś Olga mogła powiedzieć, jaka jest taka sylwetka uczestnika, taka przynajmniej statystyczna najbardziej, no kto może uczestniczyć w naszym kursie, krótko mówiąc. Albo czy sobie poradzi? W naszym kursie może uczestniczyć każdy, kto ma komputer, klawiaturę, komputer, który, nie wiem, w miarę działa, nie musi być, nie wiem, laptop z kamerką i nie wiadomo jak wyposażony sprzęt. Uczymy też w miarę prostego języka, więc jakby żadne specjalne wykształcenie wcześniej nie jest wymagane. Fajnie, jeżeli ktoś zna angielski, bo dużo jest tekstów po angielsku, w sensie jakby, nie wiem, kod piszemy w języku angielskim, ale to jest bardziej Hello World niż jakiś zaawansowany poziom języka. Nie jest wymagana żadna znajomość innego języka programowania, więc w zasadzie każdy może przyjść na nasz kurs, kto ma chęci i czas i chce się uczyć, a my będziemy się tą wiedzą dzielić. Więc tutaj nie ma żadnych wymagań co do wymagań wstępnych. Po naszym kursie będziecie znać te tematy, które wymieniliśmy w takim stopniu, na ile poświęcicie w to czas i będziecie chcieli też zgłębiać każde zagadnienie. Być może ktoś stwierdzi, że któreś zagadnienia, nie wiem, wykresy matematycznego w ogóle nie interesują i przejdzie ten temat pobieżnie, a inny moduł przerobi sobie bardzo dokładnie, bo jest mu bardzo potrzebny, więc to od Was zależy, w jakim stopniu Wy będziecie gotowi później dalej coś z tą wiedzą robić. No na pewno jest to dobry punkt wyjścia na start w programowaniu, ale też punkt wyjścia i dalej coś z tą wiedzą trzeba robić i trzeba ją rozwijać, natomiast na pewno będziecie w stanie po tym kursie samodzielnie dalej się rozwijać w Pythonie, bo będziecie wiedzieć, gdzie szukać informacji i jak się dalej samemu uczyć, bo my też uczymy się uczyć, oprócz tego, że uczymy samego programowania, uczymy samodzielnie korzystać z dokumentacji, bo też zdajemy sobie sprawę, że niektóre rzeczy za 5 lat mogą być mniej aktualne i musicie umieć sami jakby korzystać tutaj ze źródeł informacji w internecie. No i na pewno nie będzie tutaj takiego szkolnego trybu, że wszystko, co jest przez nas przekazane, to jest jedyne rzeczy, które trzeba umieć. My też, właśnie to, o czym Olga mówiła, my uczymy szukać, uczymy się uczyć, bo cała wiedza z Pythona to jest, tak pokażę do kamerki, to jest tyle. Na naszym kursie, nie umniejszając sobie, będzie tyle, a tyle możecie się nauczyć sami. I o to chodzi. Moglibyśmy siedzieć nawet 180 godzin i klepać wszystko, co możemy, natomiast po jakimś czasie zdobywa się już na tyle duże umiejętności właśnie w szukaniu, w wiedzeniu, gdzie szukać, czego szukać, w zadawaniu pytań, że wy się sami reszty rzeczy nauczycie. Więc możemy sobie robić kursy, nawet co semestr będziemy robić coraz bardziej zaawansowane i zdzierać z was kasę, natomiast wolimy, żebyście się sami nauczyli i do tego momentu raczej po całym kursie będziecie już umieli sobie poradzić dalej. Tu nie mamy wątpliwości. A inna sprawa, że na wiosnę też pewnie zrobimy jakiś kurs jeszcze inny z jakiejś tematyki. Dobra, co jeszcze tu mamy na naszej liście pytań? Co będzie na egzaminie? To będzie na egzaminie. Znaczy słowem egzamin w ogóle nie warto się stresować tutaj. Przede wszystkim jest to egzamin opcjonalny, jest to egzamin, żeby sprawdzić swoje umiejętności, żeby sprawdzić nawet dla siebie, jak sobie się poradziło na kursie. No, to nie idzie w świat ten wynik, chyba że sami chcecie go posłać. Więc egzamin jest tak naprawdę z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny to jest praktycznie wszystko to, co... Teoretyczny, praktycznie. Egzamin teoretyczny to jest to, czego się uczyliśmy na... przez w zasadzie pierwszą część kursu, czyli składnia Pythona, jakieś podstawowe rzeczy, naprawdę podstawowe, takie, które wypada umieć. I też wiemy, że ten egzamin teoretyczny zawsze dość dobrze wychodzi, także osoby mają wysokie wyniki, zwłaszcza te, które uważały, które brały udział w zajęciach, które coś tam robiły zadania, także tu bez problemu. Druga część to jest część praktyczna, która Wam pozwoli się tak zderzyć z zadaniami.
bo my oczywiście na życzenie udostępniamy rozwiązania tych zadań, które my wysyłamy, natomiast bardzo mocno zachęcamy i bardzo gorąco zachęcamy, żeby je robić samodzielnie. Każde zadanie, które spełnia treść zadania i działa, na tym etapie, na etapie początkującym jest rozwiązane dobrze. Tutaj pokłócimy się może z jakimś programistą, który twierdzi, że tak nie jest, że od razu powinniśmy zacząć od zasad clean code'u i w ogóle. Ja uważam, że powinniśmy zacząć najpierw od dodawania sobie na palcach cyferek, a dopiero potem odliczenia tego pod kreskę. Tak porównanie ze szkołą podstawową zastosuję. Także u nas, wracając jeszcze do tego egzaminu, egzamin praktyczny to są też proste zadania związane z zajęciami. Jeśli ktoś przerobi wszystkie zestawy zadań, a co poświęci, ja wiem, jeden wieczór tygodniowo, może dwa, na spokojnie sobie poradzi z egzaminem i osiągnie w nim wysoki wynik. To już nie mówię, że 50%+, tylko nawet 80%, bo tak są pytania skonstruowane. Więc egzamin ma przede wszystkim sprawdzić Waszą wiedzę, sprawdzić, jak sobie poradziliście. No a dodatkową formą jest projekt. Projekt, czyli już takie zderzenie się z czymś większym, faktycznie z poszukaniem samodzielnym bądź naszą pomocą informacji. Można też zrobić projekt grupowo, czyli jeśli zapisujecie w kilka osób, to super sprawa, jeśli byście zrobili sobie projekt w 4 osoby na przykład, bo to jest już zderzenie się z pracą takie naprawdę, naprawdę, naprawdę mocne, którego no my siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie wymusić, żeby tak było. Natomiast jeśli się całe grupy zapiszą, to zdecydowanie polecamy taką formę. To jest kurs dogadania się wtedy, kurs kto co wyszukuje i kto co zepsuje i kto co naprawi. To jest życie programistyczne prawdziwe. Także tak wygląda zakończenie kursu. Ono jest opcjonalne, że tak powiem, dla wszystkich chętnych. Jeśli ktoś nie będzie chciał wziąć w tym udziału, to po prostu dostaje certyfikat uczestnictwa. A certyfikat uczestnictwa jest dużo więcej warty, jeśli jest poparty dobrym wynikiem na egzaminie czy jakimś tytułem projektu. Można to sobie wpisać do CV, na przykład zrobiłem aplikację, która tam, nie wiem, rysowała wykresy, coś tam się jeszcze działy, cuda, jeszcze to wszystko było graficznie, a tak naprawdę to zrobiłem grę. O. I to by był dobry temat. Może jeszcze o tych certyfikatach, jak będę mogła wspomnieć. Materiałów jest dożywotni, więc nie, do wszystkich materiałów nie, natomiast do zadań i notatek, które są z zajęć jak najbardziej, wysyłamy Wam, no i nie wiem, nie będziemy sprawdzać, co ktoś z nimi dalej robi. Natomiast jeżeli chodzi o grupę na Facebooku, to kasujemy ją po miesiącu, czy tam po mniej więcej miesiącu, bo wiemy, że już po prostu ta grupa po miesiącu nie będzie żyła, tam się nic nie będzie działo, więc też jakby nie ma tu zastosowania praktycznego. No i też z tego względu nie będzie materiałów wideo dostępnych dalej, natomiast notatki, materiały, zajęć, czyli w zasadzie to, co my Wam przekażemy, no to już przychodzicie, bierzecie, macie, kupujecie to macie po prostu. Tak, jeszcze o tym dostępie do materiału, bo też się tam się pojawił jakiś drobny głos, że to powinno być cały czas dostępne. Jeśli chcecie filmiki, które będziecie odtwarzać nigdy, kupcie sobie kurs za 30 zł na jakimś portalu. Gwarantuję Wam, że po paru miesiącach, odkąd weźmiecie ten dostęp do tego, nigdy do tego nie sięgniecie z powrotem. To w ogóle sami to przerabialiśmy wielokrotnie, sami się łapaliśmy na te promocje i te kursy sobie gdzieś tam leżą na półce, tam gdzieś nikt o nich nie pamięta. Także my chcemy, żebyście się w pół roku nauczyli Pythona, a nie kupili kurs wideo. Normalnie byśmy robili kurs stacjonarny, którego nikt by nie nagrywał, nikt by nie zostawiał na później, tylko byśmy klepali sobie zadania w salce. Także tutaj dajemy taki bonus, że jeśli kogoś nie ma, no bo różne rzeczy mogą być, różne plany, to macie nagrania. Także jeśli komuś wypadną jakieś zajęcia, czy w szkole, czy na studiach, czy na czymś, bez problemu możecie sobie zrobić tę systematyczność symulowaną, czyli odtwarzać to o 19 i zapytać nas potem na grupie. W ogóle zero problemów. Także jest dodatkowy bonus w stosunku do kursu stacjonarnego, że jeszcze macie nagrania. A nie jest to wideokurs, który jest uprzednio nagrany, co bardzo mocno podkreślamy. Dobra, kolejne pytanie było o inne kursy, które teoretycznie moglibyśmy jeszcze prowadzić i czy będziemy prowadzić w ogóle jeszcze jakieś inne kursy. Więc oprócz tego kursu będzie kurs zaawansowany Pythona, czyli dla osób, które już coś programowały, stwierdzą, że wszystkie podstawy umieją i chcą przyjść na zaawansowany, bądź też uczestniczyły w naszym kursie podstawowym, więc będzie taki kurs dwumiesięczny od października. W podobnej formule, natomiast będą tylko te treści zaawansowane. Kursów stacjonarnych na razie nie prowadzimy do odwołania, ze względu na sytuację, wiecie, jaką jest. Jeżeli chodzi o dalsze możliwe kursy, pewnie uruchomimy coś dalej, nie wiem, w nowym roku, na wiosnę i tak dalej, raczej w tematyce około Pythonowej,
Natomiast jakby tutaj nie ma szczególnej daty, kiedy by się to miało odbyć, natomiast coś na pewno będziemy rozwijać i dopracowywać, natomiast na razie skupiamy się na tych kursach z Pythona, bo chcemy to robić dobrze i jeszcze lepiej. O, ja myślę, że jeszcze jedna istotna informacja nam umknęła chyba na początku, bo my nie przedstawiliśmy hardcodera jako siebie. My w ogóle pracujemy w IT, także normalnie zawodowo jesteśmy programistami, pracujemy w firmach związanych tutaj z programowaniem. Także Hardcoder to jest nasza firma jakby po godzinach. Także my sprzedajemy nie tyle swoją wiedzę wyniesioną z firmy, bo tego nam oczywiście nie wolno robić, ale swoje doświadczenie no, mamy w sobie, więc jak najbardziej tutaj jesteśmy w stanie przekazać kilka takich uniwersalnych wzorców. Także mamy doświadczenie w programowaniu, wiemy jak się do tego zabrać, wiemy jak my zaczynaliśmy i wiemy też jak przekazać wiedzę, żeby to jak najlepiej do Was trafiło. Także na pewno będzie tu troszeczkę takich nawiązań do praktyki, bo to zawsze wypada w jakichś ankietach czasami, jak się robi jakiś wykład, że czego brakowało, no więcej odniesień do praktyki. Nie? Kurs jest podstawowy o mnożeniu pod kreskę, dosłownie tam w języku Pythona, natomiast no więcej odniesień do praktycznego życia. Będą te odniesienia, będą oczywiście w dalszej części kursu, a nie w tej początkowej, no bo w tej początkowej, no to tak jakbyśmy odnosili do praktyki to, że mówimy czy liczymy. No to jest coś, co już dawno umiemy, tylko że tego niestety nie było w podstawówce. Także jesteśmy, jako my, jesteśmy praktykami i hardcoder jest naszą dodatkową działalnością. Także dlatego ten kurs jest wieczorny, dlatego ten kurs jest jeden semestralny, no bo też nie poświęcamy na to absolutnie wszystkich wieczorów. Oczywiście będziemy Wam na bieżąco odpisywać na grupie i tak dalej, natomiast no, nie jest to nasza jedyna rzecz, którą robimy, dlatego tych kursów nie ma 20 i nie ma ich o każdej porze. O, może kiedyś będę. Z czego jesteśmy absolwentami AGH? Jakby ktoś chciał zapytać, co robiliśmy przed swoją pracą, to jeszcze to dodam. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś pytania. Myślę, że ostatnie minuty, żeby zadać nam pytanie, jeżeli ktoś chciałby w komentarzu jakieś zadać, to na Facebooku może. Tak, można teraz do nas pisać, jeśli coś było niejasne, niedopowiedziane, to jak najbardziej można teraz pisać. Obiecaliśmy, że będziemy pół godzinki, więc jeszcze te 4 minutki możemy pogadać. Jeszcze przejrzymy sobie pytania, które dostaliśmy, żeby wyjaśnić tutaj wszystkie kwestie. Czy na pewno niczego nie pominęliśmy. Olga, czy nasz kurs jest certyfikowany i czy nasz certyfikat będzie uznawany przez firmy? Nasz kurs jest certyfikowany, natomiast jest to certyfikat wydawany przez nas, przez Hardcodera i certyfikat będzie tyle warty, ile poprzecie go swoją wiedzą, ile wy się nauczycie, tyle będzie warty wasz certyfikat. Czy firmy go uznają? No niekoniecznie. Raczej jest tak, że firmy, do których będziecie startować, z którymi będziecie chcieli współpracować, będą sprawdzać waszą wiedzę, a nie to, ile kursów i certyfikatów skończyliście, więc nie. Jeżeli ktoś chce przyjść na kurs dla certyfikatu, to raczej nie. Tutaj trzeba przyjść i robić zadania, przyjść i uczyć się, przyjść zadawać pytania, a nie koniecznie po certyfikat. Jeżeli certyfikat, oczywiście fajnie, dostaniecie go i można się będzie nim pochwalić na LinkedInie i na pewno będzie to fajny plus, że o, mam certyfikat. Natomiast jeżeli nie poprzecie go swoją wiedzą, to będzie to tylko kartka papieru z napisem certyfikat. Nawet można wam po angielsku napisać, ale on nie będzie przez to więcej warty. Będzie warty tyle, ile wy umiecie z Pythona. Ja nawet tak obrazowo mogę to pokazać. Tutaj mam akurat kartkę papieru. Jak przyjdziecie do firmy, no do jakiejś tam swojej pracy i powiecie, że byliście na kursie, ale nie robiliście na nim nic, to z tym certyfikatem będziecie wyglądać mniej więcej tak. A jak przyjdziecie już z wiedzą, już z konkretnymi rzeczami, to z tym certyfikatem będziecie wyglądać tak, że on będzie sobie z tyłu, natomiast tu się liczy tu, co macie w głowie. Więc po co tam będzie takie tło, że o, fajnie zrobiliście, równie dobrze mogę się nauczyć z książki, ale jak wolisz tak, to super, jeszcze się dowiedziałeś czegoś od praktyków, super akcja. W międzyczasie pojawiło nam się tutaj pytanie od pana Mirosława, czy cena kursu zaawansowanego będzie atrakcyjna także dla tych, którzy nie byli u was na innych kursach? Tak, cały czas wydaje nam się, że jest atrakcyjna. Kurs zaawansowany to jest jakby temat troszeczkę odbiegający tutaj od tego, co mieliśmy mówić, natomiast powiemy w kilku słowach, kurs zaawansowany rusza w październiku, zresztą to Olga chyba mówiła nawet. I kurs zaawansowany będzie dla osób, które już coś umieją, nie potrzebują tam pętli, list i tak dalej, i fafora.
tylko już będziemy robić konkretne rzeczy i zapraszamy na ten kurs od października w cenie 249 dla uczestników naszych kursów miesięcznych, bądź też dawnych jeszcze stacjonarnych i w cenie 299 dla osób, które nie uczestniczyły w naszych kursach. Więc to jest taki bonusik jest dla osób, które uczestniczyły. Kurs będzie w poniedziałek także, 18.30. Tak, więc poniedziałki mamy z hardkoderem, poniedziałki są z nami, zedrzyjcie nam gardło i zadawajcie dużo pytań na kursach i myślę, że będą wszyscy zadowoleni, dostajemy różne pozytywne opinie po ankietach, także już też nie jest tak jak w czerwcu, że nie wiedzieliśmy za bardzo jak sobie radzić z tym online'em przez ten czas. Przenieśliśmy się ze stacjonarnych kursów, kupiliśmy sprzęt, sami zdobyliśmy te umiejętności, które gdzieś tam wcześniej nie były potrzebne, bo robiliśmy w ogóle szkolenia stacjonarne, także nie było to potrzebne, natomiast wydaje nam się, że już jesteśmy coraz lepsi i no i co, skorzystacie na tym kursie na pewno. Dobra, patrzymy jeszcze, nie ma więcej pytań. Właśnie tak patrzę, czy jeszcze coś się pojawiło, ale na razie nikt nie ma pytań, więc myślę, że jeśli ktoś ma jakieś pytania, jeśli coś było niejasne albo na przykład odtwarza ten filmik później i no, siłą rzeczy nie miał możliwości zadania pytania, Messenger, mail kontakt@hardkoder.pl, ja go teraz tu wpiszę. Tak, nie zrobiłem literówki, mam nadzieję. Więc to jest mail do nas, można pytać i tak dalej, można się jak najbardziej zapisać teraz i do północy i do 5 rano. Dzisiaj powinny miejsca jeszcze być, natomiast nie jesteśmy w stanie zagwarantować, czy one się nie sprzedadzą w ostatniej chwili. Także no, im wcześniej, tym lepiej. Czyli dzisiaj na przykład będzie bardzo dużo chętnych, więc no, kto pierwszy, ten lepszy. Nikogo nie pokryzujemy. Wtedy będziemy myśleć, co robić dalej, natomiast jeszcze trochę tych miejsc jest i dzisiaj nie powinno zabraknąć. Natomiast no, obserwujemy to po prostu, że że większość osób się zapisuje na ostatnią chwilę, także no tym razem może nie być już tak łatwo jak zawsze. Już trochę chyba poszliśmy w świat, więc może wyprzedamy w końcu full. Nie obrazimy się za to. Dobra, minęło nam pół godziny. Wydaje nam się, że odpowiedzieliśmy na to, co tutaj było zadawane, że parę osób się dowiedziało, czy jednak chce iść do nas, czy nie. Mamy nadzieję, że chce iść do nas. No to co? Zapraszamy do nas, nie? Link do zapisów macie dostępny na Facebooku i w wydarzeniu, i w komentarzu wrzuciłem. Także co? To tyle od nas. Widzimy się. No widzimy się po prostu za 2 tygodnie i robimy tego Pythona. Myślę, że tu nie ma co się ograniczać. To co, Olga? Machamy do ekranu i kończymy na dzisiaj. Dziękujemy wszystkim za obecność. Hej, cześć. Pa, trzymajcie się.